Cześć, nazbierała mi się całkiem spora reklamówka skorupek jajek. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak można takie skorupki wykorzystać w domu oraz w ogrodzie. Zapraszam. Skorupki jajek to cenny surowiec, który można wszechstronnie wykorzystać zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Są one bogate w składniki odżywcze, zwłaszcza w wapń, który odgrywa kluczową rolę w wielu zastosowaniach. Za chwilę przedstawię Ci informacje na temat ich właściwości, składu oraz pomysłów na to, jak można je wykorzystać. Skorupki jajek składają się głównie z węglanu wapnia. Stanowi on 95%, który jest jednym z najważniejszych minerałów zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt. Pozostałe składniki to minerały takie jak magnez, fosfor, potas oraz śladowe ilości białka i kolagenu. Główne właściwości skorupek jajek. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wysoka zawartość wapnia, która wspiera wzrost roślin, pomaga w tworzeniu mocnych komórek i zapobiega chorobom, takim jak na przykład zgorzel wierzchołkowa u pomidorów. Dodatkowo skorupki jajek mają odczyn zasadowy, co czyni je idealnym materiałem do poprawy jakości gleby, a szczególnie na glebach kwaśnych. Ponadto skorupki jajek są biodegradowalne, szybko rozkładają się w ziemi, wzbogacając ją w składniki odżywcze. Teraz omówimy kilka kluczowych punktów, jak można wykorzystać skorupki jajek w domu. Możemy zrobić z nich naturalny środek do czyszczenia. Skorupki mogą być używane jako delikatny, ścierny środek czyszczący. Wystarczy je zmielić i wymieszać z wodą lub octem. Doskonale nadają się do czyszczenia garnków, patelni i trudnych do usunięcia zabrudzeń. Chcesz mieć ekologiczny zmywacz do rąk? Proszę bardzo. Po rozgniecieniu na drobny proszek skorupki jajek można używać jako delikatny zmywacz do rąk, który usuwa trudne plamy z tłuszczu czy farby. Natomiast rozsypane wokół domu lub miejsc, gdzie zauważono ślimaki oraz mrówki, rozdrobnione skorupki mogą odstraszać te szkodniki. Ich ostre krawędzie są nieprzyjemne dla wielu małych zwierząt. Skorupki możemy również wykorzystać jako pochłaniacz zapachów. Mogą być one używane do neutralizacji zapachów w lodówce. Wystarczy umieścić je w miseczce, będą absorbować nieprzyjemny zapach. Teraz omówimy wykorzystanie skorupek jajek w ogrodzie. Skorupki są naturalnym, wolno działającym nawozem, który jest bogaty w wapń. Jest on kluczowy dla zdrowego rozwoju wielu roślin. Wprowadzenie ich do gleby nie tylko poprawi strukturę ziemi, ale również dostarczy niezbędnych składników mineralnych. Aby skutecznie wykorzystać skorupki jajek jako nawóz, należy je najpierw odpowiednio przygotować. Zaczynamy od zebrania skorupek jajek, następnie należy je umyć i osuszyć. Później, gdy są już suche, rozdrobnijmy je. Można je zmielić, wykorzystując do tego tłuczek, moździerz, ale efektywniej będzie zrobić to w blenderze lub młynku. Niewykorzystany nadmiar skorupek możemy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby później wykorzystywać je w miarę potrzeb. Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej kwestii nawożenia roślin, w tym także właśnie warzyw, za pomocą skorupek jajek. Nie wszystkie rośliny mają te same wymagania dotyczące składników mineralnych, dlatego niektóre szczególnie cenią sobie dodatkową dawkę wapnia, podczas gdy inne mogą go nie potrzebować lub nawet ten nadmiar wpłynie na nie niekorzystnie. Rośliny, które na pewno nie pogardzą dodatkową porcją wapnia, będą to pomidory. Skorupki pomagają zapobiegać zgorzeli wierzchołkowej, która jest wynikiem właśnie braku niedoboru wapnia, a także papryka. Podobnie jak pomidory, papryka również potrzebuje dużej ilości wapnia, aby rozwijać zdrowe owoce. Truskawki. Dodatkowy wapń wspomaga produkcję owoców i zapobiega problemom z jakością tych owoców. Kapusta i inne warzywa kapustne typu brokuły, brukselka mają wysokie zapotrzebowanie na wapń. Szpinak korzysta z poprawy jakości gleby, jaką zapewnia wapń. Rośliny, które natomiast nie potrzebują dużej ilości wapnia, będą to wszystkie rośliny kwasolubne, takie jak wrzosy, rododendrony, azalie, borówki, nie lubią gleby bogatej w wapń.
Te rośliny preferują glebę kwaśną, a wapń zawarty w skorupkach może podnieść pH gleby, co dla nich jest w tym przypadku niekorzystne. No i cebula. Rośliny cebulowe mogą mieć mniejsze zapotrzebowanie na wapń, więc nie jest konieczne ich dodatkowe nawożenie. Przejdźmy teraz do dawkowania oraz częstotliwości nawożenia stosowania nawozu skorupek z jajek w ogrodzie. Na 1 m kwadratowy ziemi można zastosować około 70 do 100 g rozdrobnionych skorupek jajek. Dla pojedynczej rośliny, w zależności od jej rozmiaru i zapotrzebowania na wapń, wystarczy zwykle 1-2 łyżeczki skorupek. Teraz pytanie, jak często? Skorupki jajek rozkładają się w glebie stosunkowo wolno, dlatego najlepiej aplikować je raz na sezon. Można to zrobić na wiosnę, przed zasadzeniem roślin, aby wapń miał czas wniknąć w ziemię i uwolnić się ze skorupek. Alternatywnie można dodawać skorupki podczas przekopywania gleby na jesień. No dobrze, a czy mogę zastosować skorupki jajek do roślin doniczkowych? Jak najbardziej. Rośliny doniczkowe również mogą skorzystać z nawożenia skorupkami jajek, jednak trzeba zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do nadmiaru wapnia, który może im zaszkodzić. Skorupki najlepiej zastosować w przypadku roślin o podwyższonym zapotrzebowaniu na wapń. Rośliny, które lubią nawożenie skorupkami z jajek, a co za tym idzie, lubią dodatkową porcję wapnia, będą to przede wszystkim wszelkiego rodzaju sukulenty, ponieważ wapń wspiera rozwój zdrowych liści oraz korzeni. Geranium. Skorupki pomagają w lepszym kwitnieniu. Czy na przykład fikus. Wapń wspomaga wzrost dużych i zdrowych liści. Natomiast do roślin, które nie potrzebują dużej ilości wapnia, można zaliczyć na przykład skrzydłokwiat. Preferuje on lekko kwaśne podłoże, więc lepiej unikać nawożenia go skorupkami jajek. A także storczyki. Większość storczyków rośnie w podłożach, które nie potrzebują dodatkowego wapnia, a nadmiar może prowadzić do zasolenia podłoża. Jak dawkować skorupki jajek dla roślin doniczkowych? Na średniej wielkości doniczkę, mam tutaj na myśli taką doniczkę o średnicy 15 cm, wystarczy 1-2 łyżeczki drobno zmielonych skorupek. Można je wymieszać z wierzchnią warstwą gleby lub dodać do podłoża przy posadzeniu. Co do tej częstotliwości, to stosuj raz na 6 miesięcy. Skorupki rozkładają się wolno, tak jak wspomniałem wcześniej, więc jedna aplikacja dostarcza roślinie wystarczającej ilości wapnia na dłuższy czas. Oczywiście w ogrodzie istnieją jeszcze inne zastosowania dla skorupek jajek niż tylko nawożenie. Tak jak wspomniałem w części domowej, tutaj również występuje ochrona przed szkodnikami za pomocą skorupek jajek. Rozdrobnione skorupki można rozsypać wokół roślin, aby odstraszać ślimaki i inne szkodniki, takie jak na przykład właśnie mrówki. Działa to jak naturalna bariera, ponieważ szkodniki nie mogą się poruszać po ostrych krawędziach. No i oczywiście wzbogacenie kompostu. Nie zapominajmy o naszym czarnym złocie w ogrodzie, czyli o kompoście. Skorupki jajek można dodawać do kompostu, a wręcz jest to wskazane, ale ważne jest, aby były dobrze rozdrobnione, ponieważ całe skorupki rozkładają się bardzo wolno, przez co przez długi okres czasu uwalniają wapń i inne pierwiastki, które są tam zawarte. Wprowadzenie skorupek do kompostu pomaga wzbogacić go w cenne minerały. Z tych wszystkich minerałów, które będą zawarte w kompoście, skorzystają nasze rośliny już następnej wiosny. Dodatkowo pamiętajmy, że skorupki wpływają na neutralizację pH gleby. Na glebach kwaśnych skorupki mogą pomóc podnieść pH, co jest korzystne dla wielu warzyw czy kwiatów, które preferują raczej neutralny lub lekko zasadowy odczyn gleby. Podsumowując, skorupki jajek są wszechstronnym, naturalnym środkiem, który można z powodzeniem wykorzystać w ogrodzie i przy roślinach doniczkowych. Dzięki wysokiej zawartości wapnia wspierają zdrowy wzrost roślin i poprawiają strukturę gleby.
Ważne jest jednak, aby stosować je z umiarem i dostosować do specyficznych potrzeb poszczególnych roślin, aby uniknąć nadmiaru wapnia, który mógłby zaszkodzić tym, które wolą raczej kwaśne podłoże. Oprócz tego, że mogą pełnić funkcję nawozu, to są także środkiem do poprawy struktury gleby, odstraszaczem szkodników, a nawet ekologicznym środkiem czyszczącym. Zastosowanie skorupek nie tylko pomaga w ograniczeniu odpadów, ale także wspiera ekologiczną uprawę roślin oraz naturalne metody pielęgnacji domu. Dzięki za uwagę, do następnego odcinka, cześć!